Odpalamy maszynę. V12. Cold start. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Dojechałem swoją E-klasą do Gdańska. Kolejny dzień nagrań zatem zacznę w Trójmieście. Mercedes AMG CL65. Zobaczcie tylko, jak ten samochód wygląda. Poproszę Cię, Kuba, żebyś podtrzymał kamerę. Zbliżył się do wydechu, a ja dodam lekko gazu, tak do 2500-3000 obrotów. Zobacz, jak to brzmi. Posłuchajcie, jak to brzmi. V12 6-litrowa w CL65. Jesteście gotowi? No i to jest brzmienie na wolnych obrotach, na trybie parkingowym do 2500 obrotów. Mamy do czynienia z AMG CL65 o mocy 612 koni mechanicznych i 1000 Nm momentu obrotowego. I ja Wam dzisiaj pokażę, jak ten samochód przyspiesza. Na razie chcę go obejść z zewnątrz, bo zaparkowałem go tutaj w lesie i nie mogę po prostu przestać patrzeć na niego. Naprawdę wygląda bajecznie. Samochód ma niesamowitą linię nadwozia, zobaczcie. Genialne jest to, że nie ma żadnej ramki między szybą kierowcy i szybą tylną pasażera. Zobaczcie, nadkola bardzo się wyróżniają, szczególnie w tym świetle, dlatego chciałem na szybko Wam nagrać. No i tu wychodzi cała kwintesencja. Zobaczcie tylko, jak z zewnątrz przedstawia się ten samochód, jak się prezentuje to piękne niemieckie coupé. Zobaczcie, tutaj na początku pokażę Wam 20-calowe kute felgi od AMG. Szybko się brudzą. Z wielkimi tarczami hamulcowymi. No i patrzcie też na te zaciski. Jak to wygląda, jakie wielkie one są. Z przodu wygląda niepozornie. Tu lekko uwypuklone nadkola. Z tej strony pokażę Wam, bo bardziej lepiej na feldze widać. Tu to nam troszeczkę zdradza ten przód. A oprócz tego zupełnie nie wiadomo, co to się... Dla takiego laika oczywiście. Nie wiadomo, co tu się wyprawia. Ale... Jak się przejdzie z boku i się przeczyta, V12 6-litrowe z dwiema turbosprężarkami. No jak już mówimy o silniku, to nie wypada mi po prostu nie otworzyć maski. Przy tym aucie nie wypada. No i proszę bardzo, serce tego samochodu. I powiedzcie mi, który samochód ma tak wielki silnik? V12 6-litrowe. Zobaczcie, no nie wiem, z którego ujęcia Wam to pokazać, żeby zobrazować Wam, jak wielki jest to silnik, cały dosłownie. Tu nie ma miejsca dla mechanika, żeby sobie poszperał. Karbonowa osłona silnika. Bardzo równa praca V12. Tutaj z racji tego, że to jest AMG, to możecie przeczytać sobie, kto składał ten silnik. Zamknijmy sobie maskę. Ja będę chciał się przejechać, jeszcze pokażę Wam, jak ten samochód jeździ i jak pyk, jak przyspiesza. Wnętrze jest zachowane w perfekcyjnym stanie, mimo że samochód ma 55 tysięcy km przebiegu. Tu jeszcze jasna Alcantara na dachu. Piękna sprawa. No nie no, wygląd bajeczny. Przejdźmy do tyłu, bo z tyłu oczywiście cztery rury wydechowe AMG. Wygląda to potężnie. Poszerzenia, jak widzicie, po obu stronach też dodają mu centymetrów i takiej męskości. No i z tego ujęcia wychodzi cała kwintesencja CL-a 65. Wiecie, że taka ciekawostka, żeby kupić ten samochód, dokładnie ten egzemplarz, on jest wyposażony całkowicie we wszystko. Zaraz pokażę Wam oczywiście elementy wyposażenia. Żeby kupić go, 12 lat temu właściciel wydał 1 400 000 zł. Przerażająca kwota. To było coś, ponieważ nie było żadnych leasingów, najmów krótko-długoterminowych. Nie dało się, no trzeba było kupić. No i naprawdę, jak ktoś już jeździł takim autem, no to był kimś. Zegarek na środku. Tutaj jakby ktoś nie wiedział, czym jeździ, no to jeszcze ma napisane, że V12. Zegary zarówno cyfrowe, jak i analogowe. Tak jak widzicie, tutaj wskazówka jest analogowa, a tu cały panel cyfrowy. No i oczywiście prędkościomierz wyskalowany do 360 na godzinę. Luksus. Co ciekawe, szyberdach się
wsuwa do auta. On nie wychodzi na zewnątrz, tylko on jest wsuwany w dach. Widzicie? Zamknijmy sobie, już nie przesadzajmy. Wszędzie, tak jak widzicie tutaj, Alcantara. Wszędzie jest Alcantara. Tutaj się dużo dzieje. Grzanie fotela, wentylacja fotela, regulacja w każdą możliwą stronę, pamięć fotela. No i tak to wygląda. I tutaj jeszcze takie składanie lusterka, otwieranie bagażnika, szyby. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda wszystko z tyłu, bo z tyłu też dużo się dzieje. Wytrzepię buty najpierw, bo tutaj widzę wszystko posprzątane. O, panie! Wersja coupé ma to do siebie, że ciężko się wsiada. Okej. Okay. To miejsce pokazałem wam jako pierwsze. I tu, na tym miejscu też chciałbym się skupić. W schowku niewiele się dzieje, zwykły schowek. Cup holdery, jakieś tam szmery, bajery. Ale to jest Maybach wśród Mercedesów. Wręcz. Oczywiście trochę się śmieję, ale naprawdę jest doposażony perfekcyjnie. No do samego końca. Nie było mocniejszej wersji wyposażenia niż to, co tutaj jest, to, co ja wam tutaj prezentuję. Zobaczcie, tutaj jest lodówka nawet. 4 butelki się zmieszczą, możecie sobie chłodzić. Zobaczcie też, jaki przeogromny schowek tutaj teraz, jak to się otwiera. Tutaj. O, co ja odkryłem? Telefon. Łączymy się z bazą w Niemczech. Dzwonimy do Mercedesa. Halo, Stuttgart? Tak, tak, program High Five. Tak. Dobrze, dobrze. Bardzo mi miło, że subskrybujecie. Chciałem wam tylko powiedzieć, że siedzę w zajebistym samochodzie. V12 w CL65. Nie przerywajcie mi. Chciałem wam tylko powiedzieć, że te nowe Mercedesy, które robicie, te A-klasy, C-klasy, to szroty przy tym aucie. Patrzcie, jak to się prezentuje z zewnątrz. Niesamowicie. Zobaczcie. Ten samochód ma też hydrauliczne zawieszenie. Poproszę, żeby operator kliknął. Widzicie? Momentalnie samochód idzie do góry. I teraz do dołu. Szybciutko spada. To jest bardzo dobre przy jeździe po mieście. To, co wy lubicie w moim programie oglądać najbardziej. Czyli przejazdy, bo po co gadać o tym aucie? Ważne w tym aucie, to jest ważne, żeby powiedzieć wam, co to za samochód, żeby... Mamy różne rodzaje trybów. Tutaj zmienia się tryb sport, manual i komfort. Możemy na manualu pojeździć na razie. O, mieli budą. Tego nie chcę. Jest ślisko, jest trochę ślisko. Tu mamy 600 koni i 1000 Nm momentu obrotowego. To jest bardzo dużo. A podobno to jest elektronicznie zablokowany silnik. To znaczy on ma normalnie po odblokowaniu elektronicznym 1400 Nm momentu obrotowego. No to jest klasa sama w sobie. Ja nie mogę, nie wierzę, czym ja jeżdżę. Ten samochód 1,5 miliona był warty. To gdzie 12 lat temu. Czujnik zmierzchu jest na drodze. Wszystko tu jest. Domykanie drzwi ma ten samochód. Domykanie. Wszystko, no dosłownie, dosłownie wszystko. Całe wyposażenie. Mistrzowskie prowadzenie, ponieważ to jest wielki i bardzo ciężki samochód. No bo waży 2,3 tony i powiem wam, że nie prowadzi się jakby ważył 2,3 tony, prowadzi się leciutko. Ten silnik został stworzony do tego, żeby troszeczkę zakryć tą masę. No tu mamy ślisko, stawia bokiem, nie będziemy latać teraz, musimy się rozpędzić albo wjechać na lepszą drogę. Można się zapomnieć. No i bardzo dobre hamulce. Posłuchajmy go trochę. Ślisko jest. Nie no, mieli, nie ma co. Mieli kołami. Musimy troszeczkę większą prędkość rozwinąć w tym samochodzie. No a jak trzeba, to trzeba. Nie no, bokiem leci. To ma za dużo niuta. Jadąc tym samochodem nie czuję totalnie, żebym jechał 12-letnim autem. W środku jest zachowany perfekcyjnie, stan salonowy. Z zewnątrz stan salonowy, żadnego wypadku. Od jednego właściciela, od znajomego pożyczyłem ten samochód. To jest jeden właściciel od tamtego okresu aż do dzisiaj, aż do tej pory. Maksymalna prędkość 325 na godzinę. Tyle pojechał właściciel. Aczkolwiek da się jechać po odblokowaniu jeszcze więcej. Znaczy,
mówił mi o tym, że drugim egzemplarzem odblokowanym jechał 345 maksymalnie. No i jestem w stanie uwierzyć. Dobra, mamy kawałek prostej. Ja jestem mistrz prostej. Przy takiej pogodzie nie ma co świrować. Uuu, kiedy to się stało? Nie no, Opel Meriva jest dużo lepszy, przynajmniej w Oplu się nie straci prawka. 8,5 sekundy zajmuje mu przyspieszenie od 100 do 200, a przyspieszenie od 0 do setki w 4,4. Wow, nie, ale ma... Tego nie czuć, nie będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, ale ja to czuję. Ma takiego boosta, to czuć te 612 koni, naprawdę. Sprawdźmy to nagłośnienie. Uwaga, baniosze, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. I gaz w podłogę. Jaki to jest pocisk, a przy tym tak wygodny. Naprawdę, zatraca się tą prędkość. Niesamowite to jest, że przyspieszasz i on w to 8 sekund przyspiesza od 100 do 200 i ty nie czujesz tego zupełnie. Ja mógłbym naprawdę o tak jechać i przyspieszać i nie zrobiłoby to na mnie zupełnie wrażenia. Gdzie naprawdę wyniki, statystyki są imponujące. No, dajesz pedał w podłogę, masz 1000 Nm, 612 koni, wszystko pracuje. No i teraz trochę więcej słychać. Teraz się robi, emocje się robią trochę większe, ponieważ słychać już ten wiatr powyżej jakiejś tam prędkości. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że on jest tak bardzo wygłuszony. No musi być w sumie. Ale jest taki zbity samochód. Czuję się tak fajnie w nim, tak komfortowo. Jakbym był takim kimś, takim guru, takim szefem. I o to chyba chodziło projektantom, żeby wyróżnić właściciela, który ośmielił się kupić ten samochód. Niesamowity kawałek historii Mercedesa. Tak jak śmiałem się w tym żarcie, naprawdę żałuję, że nie produkują teraz tak mocnych silników. Teraz ta technologia poszła w drugą stronę. Jest to troszeczkę mniejszy silnik, ale jest tak doładowany, że ma te osiągi, ma to pierdzielnięcie. No i rzeczywiście auta są szybkie. Te reakcje, które ja pokazuję wam we wszystkich filmach moich, to nie są udawane reakcje. Ta S63 najnowsza, ten GT Fordor, ta A-klasa 4.5S AMG, te wszystkie auta bardzo szybkie są. Tylko że to już nie, to jest rzędowa czwórka. A tutaj mamy V12. I to jest najlepsze, to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Dobra, jeszcze przyspieszenie na koniec. No, troszeczkę muszę się pohamować. Jak on, kurde, traci trakcję przy takich prędkościach, to co się dzieje w ogóle? Nie jest mokro już teraz. Jeżdżę tym jakiś czas i już wyschło, teraz jest sucho na przykład. No i nie da rady przyspieszyć normalnie, bez gula tutaj w gardle. Nie chciałbym, to jest bardzo dobry znajomy, naprawdę super gość i nie chciałbym mu rozwalić auta, żeby potem mu, nie wiem, spłacać do końca życia nerkę, musiałbym sprzedać, żeby ten samochód odkupić. Poza tym nie odkupiłbym, bo to jest coś więcej niż samochód jakby. Ciężko powiedzieć, jak można zrekompensować to, ponieważ te samochody teraz chodzą po 300 tysięcy złotych i no to jest cios w plecy, bo jak ktoś płaci półtorej bańki 12 lat temu za auto, a teraz to auto sprzedaje za 300 koła jeszcze przy tej inflacji, którą mieliśmy przez ten czas, no to nie za bardzo się to opłaca. Ja pierdzielę, to nie do mnie. Nie da się wystartować. O, teraz załapał, ale to też w połowie gaz miałem w podłodze. Musicie uwierzyć na słowo, że jest bardzo mocny i szybki samochód. Zbliża się już wieczór, więc ja, będąc koło S-ki, jak widzicie, nie jest z klasa, biorę dla was jedną rzecz. Z racji tego, że to jest Royal Trip High Five, seria daily vlogów od 1 grudnia do 24 grudnia, na zasadzie kalendarza adwentowego, no to 5 grudnia jest mój. Dzisiaj ja mam przyjemność zjeść czekoladkę w celu 65. Subskrybujcie.
Na zakończenie chciałem wam podziękować za oglądanie, zachęcić do subskrypcji. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale bardzo ważne. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Instagram jest niżej. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie i tak dalej. Tam co ci youtuberzy mówią, to róbcie. No a my widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. Do następnego odcinka. Do jutra. Cześć.